To jest kanał Porozmawiamy o Skokach, odcinek 16. Jesteśmy po konkursie Willehammer, poniedziałkowym przełożonym z niedzieli z Oslo, tym razem już z kibicami. I raduje się serce moje i wielu innych osób, bo oto po ponad 3 latach przerwy na najwyższy stopień podrum powraca wielki Pero. Już dawno, dawno nie było go rzeczywiście na tym pierwszym miejscu. Oczywiście wielki zawodnik. To cieszy, że jednak doczekał się, bo jednak wydawało się, że po początku sezonu troszeczkę forma jest ciut niższa, a tutaj w tej drugiej serii naprawdę się wybronił, o czym powiem za chwilę. Na drugim miejscu jeszcze większe zaskoczenie, Markus Eisenbichler. Trudno powiedzieć, co się tam dokładnie stało z tym pomiarem w pierwszej serii, aczkolwiek skok był też świetny, a w drugiej serii mimo wszystko w miarę sobie poradził i to wystarczyło na drugie miejsce. Na trzecim miejscu, tak cichaczem trochę, pojawił się Stefan Laje, kolejne miejsce na pewno w tym sezonie tego zawodnika. Na czwartym miejscu Mariusz Lindvik, który został liderem Rower. Na piątym Robin Pedersen wraz z Robertem Johanssonem. Dla Robina jest to najlepszy wynik w karierze po dziewiątym miejscu, które osiągnął w tym sezonie na inauguracji w Wiśle. Na siódmym miejscu Kamil Stoch. Na ósmym lider Pucharu Świata Stefan Kraft, na 9 Ryo Kobayashi i na 10 Gregor Schlierenzauer. Co do przebiegu konkursu, był troszeczkę loteryjny, zwłaszcza w pierwszej serii. Oczywiście to nie była loteriada pokroju Engelbergu, ale jednak warunki zmieniały się dość dynamicznie, chociaż ani razu nie osiągnęły tak naprawdę nawet okolic 1 metra na sekundę, więc konkurs do przełknięcia, aczkolwiek bardzo zastanawia mnie ten skok Eisenbichlera, bo oczywiście on był bardzo dobry, ale widać było, że powietrze go mimo wszystko trzyma i odpowiedzi są dwie. Albo się stało to samo, co wszystko Kobayashiego w niżnym Tagile, czyli to opóźnienie pomiędzy zebraniem danych a faktycznym skokiem spowodowało takie, a nie inne odczyt, czyli względnie wysoką bonifikatę, albo po prostu na samej górze był silny przeciąg z tyłu i na dole jeszcze mógł korzystać z przedniego wiatru, a wyszło po prostu w pomiarach na to, że dominował wiatr tylny. W każdym razie to jest wielki moment dla tego zawodnika, dla którego sezon, mówię o Eisenbichlerze, był po prostu nieudany. No jedno, jedyne miejsce do tej pory w pierwszej dziesiątce, jak tylko łapał formę, to się połamał, czy raczej delikatnie mówiąc, złapał kontuzję, musiał wracać, nie mógł wrócić do formy, nie mógł, Oslo też skakał słabo, nie łapał się do drużyny. A teraz tak nie wiadomo skąd nagle jest na drugim miejscu. Jeżeli ktoś by postawił pewnie na tego typu zwycięzca, albo nawet drugie miejsce, no to na pewno by się bardzo obłowił u Buchmachera. Na trzecim miejscu Stefan Laje. No właśnie tak jak na zawodnika, na pewno taki bardzo dyskretny występ. Jeszcze załapał się na ten moment, kiedy ten wiatr nie był taki silny z tyłu, gdzie tak naprawdę resztę dość mocno przydusił w końcówce. Ale to właśnie kolejne podium tego zawodnika, kolejny dobry występ, kolejne udowodnienie, że jest w wysokiej formie i że to nie przypadek i tak dalej, i tak dalej. Na czwartym miejscu Mariusz Lindvik, tak jak mówiłem, lider Rower. Po Oslo był drugi, tuż za Konstantinem Schmidtem. Schmidt spadł na 16 miejsce. Co prawda nie z wyskoki Schmida, ale jednak trochę tutaj odstawał. Chociaż też jeszcze w Rower jest dość wysoko. Na piątym miejscu mówiłem Robin Pedersen, najlepszy występ w karierze i naprawdę skakał dzisiaj rewelacyjnie i to nie chodzi, nie miał szczęścia do warunków, przynajmniej teoretycznie, i te skoki wyglądały świetnie, dobra wysokość, świetnie wyciągał te końcówki, nie miał problemu z lądowaniem, też miał dobre noty, co się liczy. Na piątym miejscu razem z nim Robert Johansson, też jeden z tych zawodników, który w końcówce miał tą lutę z tyłu, ale sobie poradził też, te 124 metry należy docenić w tych warunkach. 121 metrów Kamila Stocha, które dało mu ostatecznie 7 miejsce w pierwszej serii. Bardzo dobry skok, wysoko oceniony. Być może to był najlepszy skok w pierwszej serii, biorąc pod uwagę, że coś tutaj się zadziało z Eisenbichlerem. Być może, aczkolwiek też trudno powiedzieć do końca, no bo to jest tylko uszedniony odczyt i to wcale może nie być błąd, albo po prostu specyfika tego sposobu pomiaru. W każdym razie, no występ Kamila, jedyny pozytywny akcent, jeżeli chodzi o występy Polaków w tym konkursie. Na ósmym miejscu Stefan Kraft. Stefan Kraft, który mimo słabego skoku w pierwszej serii, drugi też nie był mimo wszystko rewelacyjny, bo on też podjechał delikatnie właśnie dlatego, że ta końcówka stawki miała pod górkę z warunkami i te różnice punktowe nie były takie duże.
i został wiceliderem Rower. I co z jego punktu widzenia wydaje się w tym momencie najważniejsze, znacznie wyprzedził Karla Geigera, który to Geiger zleciał po drugiej serii aż na 19 miejsce, bo przypominam, że Geiger był w pierwszej serii 10, a Kraft 12. I teraz sytuacja dla Geigera robi się bardzo ciężka, jeżeli chodzi o Puchar Świata. Na 9 miejscu Ryo Kobayashi i na 10 Gregor Schlierenzauer. I tutaj wypadałoby poruszyć temat Karla Geigera oraz Stefana Krafta. Otóż Karl Geiger Oslo prezentował się bardzo przeciętnie. Zastanawiałem się, czy to jest kwestia samej skoczni, bo Krafta się prezentował zdecydowanie lepiej. I wydawało się, że brak konkursów Oslo przyniesie go na Lillehammer, to jest coś, co bardzo pomoże Geigerowi, ale jednak, zwłaszcza po drugiej serii, no nie pomogło. I jeżeli nie zdarzy się cud dla niemieckich kibiców, no to nie ma żadnych szans, bo Geiger w takiej dyspozycji, jeżeli ona się utrzyma, no to nie ma szans zdobycia odpowiedniej liczby punktów w odpowiedniej ilości konkursów. Jeżeli ma w te trzy konkursy, czyli jutro Lillehammer, potem Trondheim, potem Vikersund, zdobyć te 138 punktów, które teraz traci do Krafta, no to to jest praktycznie nierealne, a przecież Kraft też musi te punkty zdobyć. I niewykluczone, że zdobędzie ich nawet więcej niż Geiger i tak naprawdę mówiłem, że to może być decydujący konkurs i wydaje mi się, że to jest właśnie decydujący konkurs w temacie kryształowej kuli. Wydaje mi się, że już Stefan Kraft tego nie odda, a raczej Karl Geiger nie będzie w stanie odebrać. Bo gdyby Karl Geiger był teraz w wystrzałowej formie, to jeszcze walka mogłaby trwać, ale Stefan jest, wydaje się, troszeczkę ta forma od niego odchodzi, ale od Geigera wydaje się, że odchodzi jeszcze bardziej. I tak naprawdę na 95% Kraft ma już kryształową kulę. Wiem, że to jest może ciut za wcześnie, ale jednak wydaje mi się, że tutaj sprawa jest no praktycznie rozstrzygnięta mimo matematycznych możliwości, że coś tu się może zmienić. Jeszcze dwie rzeczy odnośnie Pucharu Świata. Kubacki, już się wydawało, że on straci to trzecie miejsce w Pucharze Świata na rzecz Ryoyu, ale Ryoyu spadł po pierwszej serii, Kubacki nieco poprawił swoją pozycję. No i pozostało status quo, chociaż punktów traci Kobayashi raptem 9, więc to jest cały czas na ostrzu noża. A dalej jest dość ciekawie, bo Laje pnie się w klasyfikacji razem z Peterem Preutzem. Stefan Laje wyprzedził właśnie Mariusza Hendwika, który też spisał się dzisiaj bardzo dobrze. I wcale nie aż tak dużo traci do Kamila Stocha. I niewykluczone, że tutaj Stefan Laje przy tej formie i mając nieco więcej szczęścia mógłby się nawet pokusić o wyprzedzenie Kamila. Co prawda Kamil jest w wysokiej formie. Wydaje się, że może być nawet teraz w najwyższej formie w całym sezonie. Może pomijając samo Zakopane, ale wydaje się, że właśnie ta forma na Mistrzostwa Świata w lotach idzie w górę. A i warto zaznaczyć. Nie będzie kibiców w Planicy. No Oslo jeszcze można to sobie wyobrazić, ale jednak Planica bez kibiców, ten prawdziwy piknik, pożegnanie sezonu zimowego. Aż ciężko to sobie wyobrazić. Ja to pewnie sobie wyobrażę dopiero wtedy, jak zobaczę te pustki wokół trybun. Bo to na pewno będzie wyglądać bardzo dziwnie, bo jednak to jest dla mnie jeszcze coś więcej niż to, co jest w Zakopanem. To jest naprawdę to wielkie pożegnanie sezonu z pompą, z dziesiątkami tysięcy kibiców, a teraz nie ma. No po prostu nie ma. A jak to wygląda już w samym Rower? Otóż po 5 seriach punktowanych mamy Lindvika z przodu o 7,6 punktu przed Kraftem, 9,9 punktu przed Stefanem Laje, 10,6 przed Kamilem Stochem, 11,4 przed Ryo Kobayashim, 12,6 przed Robertem Johanssonem i cała ta szóstka awansowała w tym konkursie, co nie było szczególnie trudne, no bo te różnice punktowe były naprawdę minimalne. Na 7 miejscu ze startą 18,3 punktu znalazł się lider dotychczasowy, czyli Konstantin Schmidt. Co prawda Kamil był między seriami liderem, aczkolwiek ta nie doszło do przekazania plastrona, więc Konstantin Schmidt oddał go dopiero teraz. Skoki Schmidta takie całkiem, ale też bez rewelacji, jednak wydaje się, że Oslo troszeczkę bardziej leżało i troszeczkę miał więcej szczęścia do warunków. Gigaiera, ja byłem bardzo, zastanawiałem się, jak ten zawodnik sobie poradzi. W pierwszej serii no skok mu nie wyszedł, drugi był troszeczkę lepszy, ale też nie jakiś rewelacyjny. 8 miejsce, 22,7 punktów straty. Nie wydaje się, żeby miał naprawdę odegrać jakąś ważną rolę w tym wydarzeniu. Aczkolwiek wydaje się, że faktycznie jego forma jest dość wysoka. Na 9 miejscu pojawił się Pero Preutz. 24 punkty straty.
Trudno powiedzieć, jakiej jest realnie w formie. Najprawdopodobniej dobrze będzie to ocenić jutro, jeżeli jutro będą fajne warunki. No i na 10 miejscu Johan Andreforwa, który musiał w pierwszej serii niesamowicie skracać skok, czy raczej trudno powiedzieć, że musiał, bo wydaje się, przynajmniej tak patrząc pobieżnym okiem, że to był skok w okolicach 144-3 metrów, więc to byłoby do ustania. Bardzo gwałtownie to zrobił i no stracił bardzo dużo tak naprawdę, bo co się dostał do drugiej serii. Oczywiście łatwo mówić, ale to po prostu jego zachowanie było zaskakujące, tym bardziej, że chociażby w Lahti 3 lata temu nie miał problemu z tym, że leci daleko poza rozmiar skoczni, i to troszeczkę zaskakujące z jego strony, tym bardziej, że to jest zawodnik, który z lądowaniami na dużych odległościach nie ma żadnych problemów. I o poszczególnych reprezentacjach, zaczynamy od reprezentacji Polski: 23 Piotr Żyła, 25 Dawid Kubacki, 37 Jakub Wolny i 39 Maciej Kot. O tych dwóch ostatnich nie za bardzo jest o czym się opowiadać, po prostu te skoki nie były najlepsze, koniec kropka. Maciej po prostu wygląda ciut gorzej niż w Oslo. A co do Piotra Żyły, pierwszy skok no był bardzo, bardzo agresywny i troszeczkę chyba aż za bardzo, i tej wysokości w ogóle nie było, w drugiej już troszeczkę tą odrobinę wysokości i przy tym dużą prędkość, żeby ten lot jeszcze do końca samego wyciągnąć. A u Dawida no pierwszy skok, wiadomo, że tam przeliczniki pokazały swoje. Dawid w wywiadzie mówił co innego. Jeszcze studio sportu, które widziałem, było jeszcze co innego, do czego się skłaniam, że jednak to odbicie Dawidowi bardzo mocno uciekło w górę i w końcówce nie miał z czego odleć. Oczywiście też pewnie warunki tutaj miały sporo. W drugim skoku też tego nie było tak widać, ale 25 miejsce no z samych warunków chyba się nie wzięło. Zresztą też sam Dawid mówił, że te skoki nie były perfekcyjne. I to w zasadzie tyle, bo Kamilu się wypowiadałem, tak jak mówiłem, pierwszy skok bardzo dobry, drugi prawdopodobnie nie aż tak dobry i też warunki tutaj nie pomogły. Co do Niemców, poza dwójką na podium, no to Pius Paschke 14, przyzwoity występ tego zawodnika i tutaj kolejny, tak solidny, tak jak mówię wiele razy przy Kuberze, solidny występ, nie można się do niego przyczepić, na miarę możliwości, dobry występ, tak po prostu. 16 Konstanty Schmidt, też się o nim wypowiadałem. Za wysokie jeszcze progi wydaje się do niego w tym momencie, żeby być gdzieś tam w samym czubie tabeli, ale na pewno nie jest jakiś zawód duży, no bo jednak kto by się spodziewał, że jeszcze utrzyma ten plastr nie wiadomo jak długo. I na 19 miejscu no to wielkie rozczarowanie, czyli Karl Geiger. No źle to wygląda w kontekście walki o kryształową kulę, już nie wspominając o Roer, no bo sam może skakać dobrze, ale też musi kogoś dogonić. Jeszcze te straty nie są tak duże, jeżeli by się faktycznie ogarnął, kolokwialnie mówiąc, Geiger swojemu, to oczywiście mógłby jeszcze powalczyć, aczkolwiek do Pucharu Świata, no to mu zostawiam dosłownie 5% na to, że jeszcze będzie w stanie to zgarnąć na ostatniej prostej. Na 43 Freund, na 48 Martin Hamann. Hamann, no skok nie jest bardzo, nie za bardzo, Freund troszeczkę lepszy, tak jak widać po pozycji, ale też nie jakiś rewelacyjny. Na pewno to są ci zawodnicy, którzy po prostu potrzebowaliby szczęścia do warunków, żeby zakwalifikować się do drugiej serii. I Austriacy, oprócz tej dwójki w pierwszej dziesiątce, no to duży awans Aschenwalda aż na 15 miejsce. 18 Daniel Huber, czyli ten synonim solidności, powtarzalności na poziomie Pucharu Świata. 29 Heibe, który w drugiej serii nie trafił z warunkami, skok też był przeciętny, praktycznie déjà vu z Oslo, z konkursu zeszłego pierwszej serii. To samo, tylko że pół metra dalej skoczył, ale efekt był bardzo podobny i przynajmniej nie skakał w drużynie. 34 Clemens Aigner, znowu ten specjalista, jeden z specjalistów austriackich od Pucharu Kontynentalnego, przychodzi niestety poza punktami, aczkolwiek no jak na występy tego zawodnika to się po prostu mieści w normie i nie dziwi, dlaczego ten zawodnik jest właśnie na pograniczu tych dwóch lig. Za mocny do kontynentalnego, a za słaby do Pucharu Świata. I jeszcze Stefan Huber, ale jemu skok po prostu ewidentnie nie wyszedł. 47 miejsce, to szkoda to tak naprawdę jakoś poważnie komentować. Dalej, reprezentacja Norwegii. Była trójka w pierwszej dziesiątce. Na 13 miejscu Daniel Adeltande, który miał fajny pierwszy skok, drugi już troszeczkę słabszy. To już też był troszeczkę moment, kiedy te warunki zaczynały się zmieniać. 21 Forfang, mówiłem jak to wyglądało w pierwszej serii. 28 Ander Ore, 30 miejsce w pierwszej serii, w drugiej serii od razu była dość wysoka belka i dobre warunki, to on rąbnął 134 metry, zaraz po nim Alto 136 i obniżono belkę dla Kowackiego, który był 28 po pierwszej serii. Na 30
ósmej pozycji. Andreas grają w Buskum. Jego występ przeciętny. Bywało lepsze, bywało gorsze. Jakiś po prostu bez większej historii. Na 40. miejscu Oskar P. Westerheim. Najlepszy występ w karierze, aczkolwiek nie zwracający za bardzo na siebie uwagi. No i na przedostatnim miejscu Joachim Odegaard Bierenk. Mówiłem, że chciałem go zobaczyć w Pucharze Świata. No to zobaczyłem go. Najkrótszy skok w całym konkursie, więc tutaj nie ma za bardzo co komentować. Skok po prostu nieudany. Tak samo jak mówiłem o chociażby o Hamanie, że skok po prostu nieudany. No tutaj można to praktycznie przekopiować to, co mówiłem wcześniej. I Słoweńcy. Tuż za całą dziesiątką znalazł się Andrzej Laniszek, który ostatnio jest bardzo doceniany przez sędziów. W końcu drugiej serii dziewiętnastki się posypały i też wysoka forma. Dalej wydaje się, że to jest najwyższa forma od początku sezonu. Może nie zawsze widać to w miejscach, może nie zawsze widać to w odległościach, ale powiedzmy, że od kwalifikacji w Kulm faktycznie ta forma u Laniszka wydaje się być wysoka. Na 20. miejscu Giga Jelar. Gdyby wyciąć Oslo z pamięci, no to skok byłby to bardzo dobry konkurs, ale patrząc przez pryzmat Oslo, no to mimo wszystko zawód, no bo był trzeci w Roweri, się świetnie prezentował. Oczywiście tam były pomoc wiatru czasami, ale na pewno był pozytywny. 22. Kimi Zajc. Wydaje się, że Zajc znowu delikatnie jest za formą i niewiele można to poradzić, bo to wciąż jest tak naprawdę bardzo młody zawodnik. A można powiedzieć, że rodzina piękną klamrą spięła cały konkurs, no bo na 50. miejscu z bardzo krótkim skokiem i ogólnie nieudanym znalazł się Domen Premc. I w ostatniej wielkiej szóstki Japończycy. Zaraz za Andrzejem Laniszkiem pojawił się Yukiya Sato, na 16. miejscu Daihi Ito, na 27. Junshiro Kobayashi. Oddał jeden z najgorszych skoków w drugiej serii, chociaż to aż dziwnie brzmi, jeżeli skoczył 127 metrów, ale jednak no nie za bardzo jest to dobra pozycja. W końcu to jest pozycja 27. Na 35. miejscu Keiichi Sato, być może delikatna już obniżka formy po tym okresie od około, powiedzmy, początków stycznia do końca lutego. Wydawało się, że jest wyżka formy tego zawodnika. Teraz wydaje się, że też od niego odchodzi. Podobnie jak od kilku innych zawodników właśnie na tym finiszu sezonu. Być może jak pierwszy poważny sezon w jego karierze chodzi o Puchar Świata, że regularnie się pojawia konkurs w konkurs, może to jest już dla niego delikatnie za dużo, zwłaszcza w Rower, gdzie ta intensywność jest przecież ogromna. No i 44. Naoki Nakamura, ale on już od kilku ładnych tygodni, jeżeli od miesięcy, po prostu jest bez formy i tyle można o tym powiedzieć. I co dalej? Dalej mamy Szwajcarów. Szwajcarzy, którzy za bardzo nie uciekają, jeżeli można tak powiedzieć, Czechom. Niezła pozycja po pierwszej serii Kiliana Pajera, ale w drugiej zleciał na ostatnie miejsce. Co prawda 124 metry to, patrząc bez przejrzników i bez belek, no to przecież jest fajna odległość, to jest tylko 1,5 metra bliżej od Prełca, ale wiadomo, jak troszeczkę się tam nagmatwało ostatecznie ze wszystkimi przelicznikami, ile trzeba było tak naprawdę dodawać, odejmować i ile brać zmiennych pod uwagę, żeby dojść realnie, co tak naprawdę się dzieje na skoczni. A pozostali Szwajcarzy, czyli Deschwanden, Aman oraz Schuller. Oczywiście brawa, że przebrnęli kwalifikacje, ale no czwarta dziesiątka, występ w ich przypadku też bez historii. Też wydaje się, że na przykład Deschwanden jest w troszeczkę niższej formie niż był, powiedzmy, jeszcze te 3-4 tygodnie temu. A mówiłem, że części za bardzo nie gonią, no bo nie gonią, no bo tak jak mówiłem wcześniej, nie awansowali oprócz Kołdelki w ogóle do konkursu głównego, a sam Kołdelka na 36. miejscu, poza punktami od niego, forma też odchodzi, no to odchodzi forma od Kołdelki, no to tak naprawdę Czesi są kompletnie bezradni w tym momencie. Dalej Finlandia, czyli Altialto, ponieważ Kyto Saho nie przepchnął kwalifikacji. 26. miejsce, dobry drugi skok, oczywiście tam była belka i wiatr, ale troszeczkę się przesunął z 29. na 26. miejsce, jakieś tam punkciki wpadły i no dalej udowadnia, że to jest realny lider reprezentacji Finlandii. Tak naprawdę nie za dużo może się zmienić. Może Arttu Pojola, który mimo wszystko całkiem nieźle sobie spoczynał na Mistrzostwach Świata Juniorów, może będzie nagle tym numerem 2, a nie właśnie Kyto Saho, jak to większość przewiduje. Chociaż Jarkko Matta akurat w niedzielnym Pucharze Kontynentalnym spisał się bardzo przyzwoicie. Rosjanie, no to Jewgeni Klimow na 24. miejscu, 7 punktów, drugi i pierwszy skok dobry na swoim poziomie, jest u niego delikatna zwyżka formy, co widać, ale też to nie jest forma cały czas rewelacyjna, taka powiedzmy z poprzedniego sezonu, ale to wygląda dobrze. Trofimow 46, pozostali Rosjanie, tak jak mówiłem poprzednio,
nie przepchnęli kwalifikacji. Zobaczymy, jak to będzie na przykład wyglądało, jeżeli troszeczkę jeszcze swoje umiejętności poszlifują Sadejew, Manko, Kolobow i jeszcze paru innych juniorów na pewno by się w tym miejscu znalazło w Rosji, bo oni akurat na to narzekać nie mogą w tym momencie. Dalej mamy Amerykę Północną. No to Ameryka Północna dzisiaj niby bez punktów, ale najpierw Bułgaria. Bułgaria, czyli Władimir Zograwski, no 31 miejsce, to nielubiany skok, nie najgorszy, ale no zabrakło tych nieco punktów, żeby być w tej strefie punktowanej, a niewykluczone, że właśnie przy tej wysokiej belce, przy tym wietrze, on mógłby policzyć nawet gdzieś w okolicach rozmiaru skoczni i awansować może nawet i do drugiej dziesiątki, bo już coś takiego mu się zdarzyło w TTZ Neustadt. Powracając do Ameryki Północnej, to naprawdę, mimo że brak punktów, to wyglądało dobrze. Oczywiście Sołkupa nie było, bo odpadł w kwalifikacjach jeszcze w Oslo, ale Boyd Klaus był 32, a Kevin Bickner 33. Oczywiście Bickner tutaj trafił ciężko z warunkami, nieźle się sobie poradził. Być może Bickner przygotuje się na Mistrzostwa Świata, ale tak byłoby dobrze, żeby chociaż na tej imprezie i Wikersund pokazał faktycznie, że jest jeszcze tym lotnikiem, że to jeszcze gdzieś w nim jest. Bo ogólnie ten sezon Bicknera jest prawdopodobnie realnie najgorszym od 3-4 lat i wcale nie przesadzam, nawet jeżeli w sezonie 15-16 było nieco mniej punktów, no to ogólnie patrząc całościowo był to lepszy sezon dla Bicknera niż ten aktualny. W każdym razie dalej nie zmieniam swojego typu odnośnie triumfatora, jest to dalej Stefan Kraft. Mogę się na tym prawdopodobnie przejechać, no bo jego forma przynajmniej na tej skocznie wydaje się być wysoka, ale skoro w Oslo było nie najgorzej, to zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Trondheim oczywiście tutaj Kamil bardzo wyraźnie zasygnalizował, że też chce być w walce o podium. No i oczywiście co najmniej 3 Norwegów w walce jest, a być może nawet i 4, jeżeli Forfang się doprowadzi do porządku i gdzieś tam podpunktuje względem paru zawodników ze ścisłej czołówki aktualnej klasyfikacji Rower. I przechodzimy do tego, co miało miejsce w niedzielę. W niedzielę Oslo nie było, ale na szczęście konkurs był w poniedziałek. A w niedzielę działo się bardzo dużo. W końcu zakończyły się Mistrzostwa Świata Juniorów oraz był Puchar Kontynentalny. Na początek kontynentalny wygrywa znowu Leitner przed Koszem, Wołskiem, Pawlowskiciem, Iwasą, Metę, Volgenantem, Berem, Tochimoto oraz Hulą. Oprócz tej dwójki wystąpił jeszcze Arkadiusz Jojko, aczkolwiek jego występ był bardzo nieudany. Mieli się jeszcze pojawić Turcy, aczkolwiek nie wystartowali ani razu w żadnym z dwóch konkursów. I ogólnie widać, że Kosz tutaj chce się dość wyraźnie dobijać do pierwszej reprezentacji i też pokazuje, że, o czym zaraz powiem, że Słoweńcy mają oczywiście fantastyczną kadrę juniorów, no bo to niby nie jest junior, ale jednak rocznik 99, bardzo młody i dalej perspektywiczny zawodnik. Oczywiście nie ma takiej dominacji austriacko-słoweńskiej jak w konkursie poprzednim, ale też to wygląda mimo wszystko dobrze. Wąsek znowu na podium. Ciekawe, jakby wyglądało porównanie Leitnera, Kosza i właśnie Wąska w Pucharze Świata, bo jak dotąd, no to Wąsek od Leitnera by dostał co najmniej 2 poziomy różnicy od Kosza, trudno powiedzieć, ale Cenepreus, który w tym konkursie był w drugiej dziesiątce, też prezentował się o klasę lepiej od Pawła Wąska w Pucharze Świata. A co do samych Mistrzostw Świata, no to było pod znakiem konkursów drużynowych. Po pierwsze, drużynówka mężczyzn wygrana przez Słoweńców, Jacques Mogel, Jan Bombek, Jernej Pyszecznik oraz Mark Hafnar, chociaż Hafnar akurat pod koniec zawody był bliski zrobienia tego, co Harada na igrzyskach w Lillehammer, ale razem z kolegami wypracowali taką przewagę, że na szczęście z ich punktu widzenia do tego nie doszło. Dalej Austriacy, Niemcy, Norwegowie, Japończycy, Rosjanie, Francuzi, Szwajcarzy i na 9 miejscu reprezentacja Polski, o czym zaraz powiem. Na 10 USA, na 11 Włochy, na 12 Czechy i na 13 miejscu reprezentacja, która musiała skakać z 3, czyli Finlandia, ponieważ sam Arto Pojala nie pomoże, kiedy Mikko Ahonen został dyskwalifikowany za kombinezon. I porównując to, co miało miejsce w mikście i w konkursie kobiet drużynowym, uprzedzając fakty, no to oczywiście można powiedzieć, że Niżnik zawalił. No bo zawalił, to trzeba powiedzieć wprost. No bo to jest próba klepnięcie buli, to takie dość wyraźne. No ale też to się nie bierze znikąd. Nawet jakby skoczył na poziomie Juroszka,
czy gruszki, to i tak byłoby dość daleko od awansu do drugiej serii. I Francja praktycznie we wszystkich zawodach, w których brała udział, bo nie brała udziału reprezentacja kobiet, była lepsza od reprezentacji Polski. Oczywiście to są juniorzy, ale jednak to, że w top 6 znaleźli się reprezentantki Rosji, jakby wypełniając to naturalne miejsce szóste w tej wielkiej szóstce reprezentacji, które się mają liczyć w skokach narciarskich, no to jakby na to nie patrzeć, to zanosi się właśnie na to, co wiele osób przeczuwa. Ja też przeczuwam, że jednak Rosja idzie dość pewnym krokiem do tego, żeby za te 5 lat, może 8 albo nawet 10, już wejść na to szóste miejsce albo ewentualnie na siódme i zastąpić w tym miejscu reprezentację Polski. I ja mogę, może to jest dość niecodzienne podejście akurat do tej sytuacji, bo wszyscy skupiają się na trenerze Toporze i na trenerze Maciusiaku i jeżdżenie na nich bardzo regularnie i przy okazji jeszcze do Małysza, do Tainera itd., itd. Ale według mnie z jednej strony nie mam nic osobiście do tych dwóch trenerów. Może to wynika z tego, że to nie są to ludzie bez umiejętności, że nie są fachowcami, bo przecież wcześniej ich praca była dobra i skoro się teraz posypało, może to jest czas, żeby tych fachowców zmienić na innych fachowców, po prostu. Jeżeli jakiś trener trenował reprezentację przez dłużej niż 10 lat, no to w tym 10 roku zazwyczaj przychodził kryzys. Mniejszy, większy, ale przychodził, może wyłączając Wernera Schustera, no bo on zostawił Niemcy w takim stanie, że mógłby spokojnie jeszcze podpisać kolejny długoterminowy kontrakt, jakby chciał. Ale nawet ta super genialna Austria Pointnera pod koniec jego pracy już nie brylowała tak jak powiedzmy w roku 2010, 2011, 2009. I to jest po prostu naturalne, ale druga rzecz, na którą chcę zwrócić uwagę, a nie wiem dlaczego jakoś bardzo nie jest to poruszane, to można porównać ile obiektów średnich, normalnych i ogólnie też mniejszych skoczni mają do dyspozycji inne kraje liczące się, a ile Polska. Bo od kilku lat sytuacja wygląda tak, że do dyspozycji jest jedna skocznia średnia w Szczyrku, jedna skocznia normalna, też w Szczyrku. Mimo, że na terenie Polski są teoretycznie 4 skocznie normalne plus mnóstwo skoczni, które umarły, zwłaszcza na Dolnym Śląsku. I stoi sobie skocznia w Karpaczu, która jest punktem widokowym plus jest parkiem minowym. Jest skocznia na krótszej skale, którą wyremontowano i od tej pory nie oddano na niej żadnego skoku, a to już praktycznie zaraz 5 lat stuknie od tego momentu. I ogólnie tłumaczenie, że nie wybudują 30-metrowej skoczni, bo nie ma aktywnej grupy zawodników, no to skąd ona ma się wziąć? Tłumaczenie autentycznie kretyńskie, ale chyba uśmiercenie w pewnym sensie tej dyscypliny może być komuś na rękę, ale to jest oczywiście teoria spiskowa i nikomu tutaj nie zamierzam wytykać personalnie, ale to jest po prostu sytuacja kretyńska, że świeżo wyremontowana skocznia, a tak naprawdę nikt na niej żadnego skoku nie jest w stanie oddać od kilku lat już. I niewiele zanosi na to, że miało się to zmienić. No bo niby kto ma tam skakać, jak nie ma juniorów. A kolejne obiekty, ten drugi obiekt średni i drugi obiekt normalny, no to jest oczywiście Zakopane. Zakopane, które jest przebudowywane i chwała za to. Ale ile trzeba było czekać, żeby to zostało przebudowane? Ile trzeba było czekać i musiały być sytuacje, że młodzież Zakopanego musi dojeżdżać do Szczyrku? No bo te skocznie nie nadają się do użytku, albo wyciąg się nie nadaje do użytku i dlatego skocznie nie nadają się do użytku i praktycznie cały kompleks nie nadaje się do użytku. W stolicy Polski zimowej, która uważa się, czy chce aspirować, właściwie jest w teorii potęgą skoków, jakoś przyłożenie wielkiej wagi do tego sportu nie jest obserwowane. Jest wręcz traktowane troszeczkę tak, jakby to miała być dojna krówka. I nie wiem, czy ktoś może ma w tym interes, żeby delikatnie wyciszyć te skoki, żeby one troszeczkę odeszły w cień, no bo momentami to właśnie tak wygląda. Naprawdę, czasami to się słucha tak jak wypowiedzi o tym, jak drużyny z Ekstraklasy się skupiły tu w europejskich pucharach. Tak, tutaj trzeba zmian, pracujemy, widzimy problemy tutaj, coś trzeba zrobić, a później przyjdzie Kubacki albo przyjdzie Polska Liga i już wszyscy o tym zapominają na jakiś czas. A już niedługo, jeśli chodzi o skoki, to raczej będzie ciężko o tym zapomnieć. I jeśli chodzi o ilość skoczni,
do czego chcę tu bardzo nawiązać, no to nie twierdzę, że nasi trenerzy są wybitnie słabi. Nie twierdzę, że nasi juniorzy są wybitnie nieutalentowani, bo najprawdopodobniej tak nie jest. Wszyscy młodzi zawodnicy są utalentowani, tylko problem jest w tym, że inni mają dużo większe pole manewru, jest dużo więcej obiektów, na których może się szkolić młodzież, jest dużo więcej przez to młodzieży, jest dużo większy wybór. Porównywanie, ile skoczni czynnych ma powiedzmy Słowenia a Polska, gdzie Słowenia produkuje dosłownie masową ilość juniorów i juniorek, masowo, po prostu masowo. To, że później, za przeproszeniem, szlak trafia ich kariery, to jest kompletnie inna sprawa, ale naprawdę produkcja tych juniorów w olbrzymich ilościach jest rzeczą niezwykłą, a w reprezentacji Polski tych juniorów jest dużo, dużo mniej. Do juniorów jeszcze można pociągnąć oczywiście Pawła Wąska, Tomasz Pilch jeszcze nim jest, Adam Niżnik, mimo tego, że zawalił osobiście, wiele osób się może ze mną zgodzić, ale ja uważam go za tego z największym potencjałem aktualnie z tych juniorów, których widzieliśmy na szczeblu międzynarodowym. I myślę, że za parę lat, najprawdopodobniej po igrzyskach, może być dość brutalne tąpnięcie, albo ewentualnie już za rok, jeżeli ktoś złapie kontuzję, jeden zawodnik złapie kontuzję, drugi miał słabszą formę, a trzeci będzie miał bardzo złą formę i już to tąpnięcie będzie bardzo mocne. Zresztą symptomy tąpnięcia w tym sezonie już były. Właśnie szóste, piąte miejsce nie wynikające z dyskwalifikacji, tylko po prostu z poziomu sportowego i tego, że brakuje czwartego, a czasami nawet ten trzeci nie daje rady i też to nie są młodzi zawodnicy. Chociaż akurat Piotra Szyły nie podejrzewam o to, że on szybciutko skończy karierę. To jest, wydaje się, ten typ zawodnika, który spokojnie do 40 może skakać, ale na jakim poziomie to już kompletnie inna kwestia. W każdym razie nie staram się nie wyciągać wniosków na podstawie tylko tego jednego konkursu, ale całościowo ilość juniorów w porównaniu z resztą czołówki i zaplecze infrastrukturalne wydaje się, że tutaj może być poważny problem w przyszłości, jeżeli chodzi o polskie skoki. No i przede wszystkim prywatnie chciałbym się wybić, zanim to nastąpi, czyli prawdopodobnie przed igrzyskami w Chinach. O ile oczywiście koronawirus się nie rozszaleje i wszyscy zginiemy i będziemy mieli tutaj falautowo Days Gone czy coś innego. Ale już do rzeczy, bo tutaj się rozgadałem. Konkurs kobiet wygrywa reprezentacji Austrii w składzie Lisa Eder, Vanessa Moharic, Julia Muehlbacher oraz Marita Kramer, wielka zwycięska i tak naprawdę jedyna słuszna kandydatka, tak jak już mówiłem, do złotego medalu. Dalej Słowenia, Niemcy, Rosja, chociaż Rosji trzeba się było mimo wszystko spodziewać wyżej, bo w poprzednim roku było fantastycznie, a w tym żadnego medalu, co jest mimo wszystko lekkim zaskoczeniem. Piąta Norwegia, szóste Włochy, siódma reprezentacja Polski w składzie Rajda, Karpiel, Twardosz i Kanderla. Na ósmym miejscu Japonia, na dziewiątym Czechy i na dziesiątym USA. I jeszcze szybciutko do mikstów, bo tutaj wypadałoby wymienić, jeśli chodzi o reprezentantki Polski, też w kontekście mikstu, no to wygrywa znowu Austria, Lisa Eder, Marco Vergeter, Marita Kramer oraz Peter Rezinger. Dwóch mistrzów, czy też mistrzyni i mistrz z konkursów indywidualnych w mistrzowskim składzie, jeśli chodzi o miksty. Na drugim miejscu Norwegia, chociaż długo wydawało się, że to właśnie Norwegia może zdobyć ten tytuł. Na trzecim miejscu Słowenia, na czwartym Niemcy, którzy jeżeli bardzo chcieli pomóc, żeby Rod dobrze skoczył, no to się nie popisali, bo obniżyli mu belkę, a on dostał jeden z gorszych warunków w konkursie i nawet był daleko od punktu konstrukcyjnego i być może jakaś szansa na medal była, ale niestety nic z tego nie wyszło. Piąta Rosja, szósta reprezentacja Francji, która ogólnie może zaliczyć ten występ do udanych, tak jak całe mistrzostwa może, z wyjątkiem Leroyda, aczkolwiek Fauber tutaj go bardzo dobrze zastępował. Siódma reprezentacja Polski w składzie Karpiel, Niżnik, Rajda oraz Tomasz Pilch. Siódme miejsce jej prawdopodobnie oddające właśnie realny poziom w tym momencie. Na ósmym miejscu reprezentacja Włoch, na dziewiątym Japonia, dziesiąte Czechy, jedenaste USA, dwunasta Finlandia, trzynasta Rumunia, czternaste Chiny oraz na piętnastym miejscu z dużą stratą do reszty stawki Ukraina, w której tak naprawdę jedynym pozytywnym akcentem był Anton Korczuk. Co do Polek, no to oczywiście Kinga Rajda prezentowała się dobrze. Niektórzy mówili o medalu troszeczkę na wyrost, ale
występy były dobre i ogólnie Polki prezentowały się lepiej od Polaków, jeżeli chodzi o te Mistrzostwa Świata, co jeszcze się nie zdarzyło, przynajmniej nie w takiej skali. Prawdopodobnie to jest ten moment, kiedy faktycznie zostaną, jeżeli chodzi o Polskę, rzucone nieco większe siły, jeżeli chodzi o skoki kobiet, bo wiele krajów tak zrobiło, chociażby Dania Haralambie, która jest zawodniczką regularnie punktującą w Pucharze Świata, a jeszcze dojść do tego Wiera Gworosz, zawodniczka, która potrafi punktować w Pucharze Kontynentalnym, a czasami nawet w Pucharze Świata, pochodzi z kraju, w którym nie ma tak naprawdę żadnej skoczni ani jakiejkolwiek infrastruktury, co dobitnie pokazała sytuacja z Florianem Molnarem oraz rumuńskim Węgrem Eduardo Torokiem, a jednak reprezentacja Polski cały czas, jeżeli biorąc pod uwagę do powiedzmy 2018 roku, no to skokami kobiet za bardzo zainteresowana nie była, mówiąc delikatnie. Ale jedna rzecz mnie zastanawia. Skoro Łukasz Kruczek mówił, jeszcze jeśli dobrze pamiętam na początku sezonu, że nie będzie forsowania Kamili Karpiel, żeby ona się doleczyła, to po jakiego groma jest wysyłana na Mistrzostwa Świata Juniorów? W zawodach, których powinna startować, jeżeli była zdrowa, powinna startować we wszystkich. A tutaj nie startowała we wszystkich. Nie pojawiała się na wszystkich treningach. Raczej to bardziej miałem na myśli. Ale to jest po prostu zastanawiające, dlaczego nie dano tego czasu. Bo tak naprawdę, gdyby Kamila nie pojawiła się do końca sezonu, to raczej nikogo by to nie zdziwiło, raczej chyba nikt tego nie oczekiwał. A tak wydaje się, że może to być problem albo jakaś presja. Nie mi to oceniać, może rzeczywiście była już w takim stanie, jeżeli chodzi o formę i zdrowie fizyczne, żeby wystartować. I to jest po prostu problem tego, że jej forma sportowa w tym momencie jest niewystarczająca, albo jej przygotowanie toryczne, żeby skakać na takim poziomie. Ale dla mnie przynajmniej osobiście sytuacja trochę dziwna, że została wysłana na Mistrzostwa Świata Juniorów i można by wysłać jakąś inną, młodą zawodniczkę. I jeszcze tutaj wypadałoby dołożyć ciekawy przypadek Jada Bąbka. Był obydwu drużyna, których mógł wystartować. I co ciekawe, na treningach ten zawodnik zajął pierwsze, dziesiąte, drugie i dwunaste miejsce. Więc to był na pewno kandydat do medalu. A tutaj się okazuje, że w konkursie indywidualnym w ogóle nie został wystawiony i to nie wiadomo dlaczego, bo też wiele osób upatrywał nim kandydata nawet do Mistrzostwa Świata Juniorów i się wcale temu nie dziwię. Ale dobrze. Pojawia się w konkursie mężczyzn drużynowym i on ma tam najwyższą notę. I pojawia się również w mikście, gdzie również ma najwyższą notę i rąbnął dwa razy po 108 metrów. I jak to wytłumaczyć? Czy on po prostu gdzieś tam podpadł trenerowi? Bo raczej nie mógł być słabszy od całej reszty Słoweńców, bo mimo ich genialnej formy, no to raczej nikt by się nie zdziwił, gdyby został tam na przykład wymieniony przeszecznik w jego miejsce albo jakiś inny zawodnik. Bo taka forma w treningach kwalifikuje go niemalże z miejsca do występu w konkursie indywidualnym, a tutaj nie wiadomo o co chodzi, czy chodzi o pieniądze, czy o jakieś zatargi z trenerem, czy o coś innego. W każdym razie jest to po prostu normalnie dziwne. Po prostu dziwne. Świetny zawodnik, jeżeli chodzi o poziom sportowy i w ogóle nie jest wystawiany i to nie było nigdzie mowy o jakiejś kontuzji czy o czymś innym, co oficjalnie nie pozwoliło mu wystartować, tylko po prostu nie wystartował indywidualnie, ale już w drużynie to zamiatał. Był najlepszy z całej stawki. I o co tu chodzi? Trudno powiedzieć. Czekamy na jutro, na Lillehammer. To tyle. Do usłyszenia.